Jaki jest cel badania stężenia potasu? Badanie ma na celu określenie stężenia potasu w surowicy krwi. Prawidłowy poziom wynosi 3,5 do 5,0 mmol/L/mg/L. Jakie są wskazania do wykonania badania stężenia potasu? Badanie stężenia potasu w surowicy krwi, obok badania stężenia sodu, czasem łącznie określane mianem jonogramu, jest jednym z najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych u osób zdrowych jako rutynowe badanie kontrolne oraz w przypadku wielu chorób. Wskazaniem do badania jest podejrzenie zmniejszonego stężenia, tak zwanych hipokaliemii, lub zwiększonego stężenia potasu, tak zwanych hiperkaliemii. Obniżonego stężenia potasu można się spodziewać w sytuacji nadmiernej utraty potasu przez przewód pokarmowy, wymioty, biegunka, przytoki, lub nerki, choroby nerek, kwasica metaboliczna, cukrzyca, zaburzenia hormonalne, stosowanie leków moczopędnych. Hipokaliemia może być również spowodowana zbyt małą podażą potasu, nieodpowiednia dieta. Do objawów sugerujących zmniejszenie stężenia potasu należą osłabienie, obniżenie siły mięśniowej, zaburzenia koncentracji, apatia lub nadpobudliwość, zaburzenia rytmu serca, nierówne lub szybkie bicie serca. Podwyższone stężenie potasu objawia się podobnie, może również przez długi czas nie wywoływać żadnych objawów. Występuje w stanach związanych z upośledzeniem wydalania potasu przez nerki. Ostra niewydolność nerek, niedoczynność kory nadnerczy, stosowanie niektórych leków, zbyt małą objętością płynu pozakomórkowego, NP, we wstrząsie, lub nadmiernym uwalnianiem potasu z komórek, hemoliza, rozległa martwica, zmiażdżenie tkanek, kwasica, głodzenie, niekontrolowana cukrzyca. Nieprawidłowe stężenie potasu wymaga wdrożenia odpowiedniego postępowania, a następnie wykonania badań kontrolnych. Jak przebiega badanie stężenia potasu? Krew pobierana jest z żyły. Powinna być pobrana z nieuciśniętego naczynia krwionośnego, aby nie doszło do hemolizy, czyli rozpadu komórek, głównie erytrocytów i uwolnienia potasu komórkowego, co może zafałszować wynik badania. W laboratorium, po odwirowaniu surowicy, oznaczane jest stężenie potasu. Jak przygotować się do badania stężenia potasu? Nie jest wymagane żadne przygotowanie do badania, nie musi być ono wykonywane na czczo. Jakie są przeciwwskazania do badania stężenia potasu? Nie ma przeciwwskazań. Jakie są powikłania badania stężenia potasu? W miejscu wkłucia może powstać krwiak, który powinien wchłonąć się w ciągu kilku dni.